tym filmiku pokazuję, jak używać zaimków związanych ze słówkiem you, czyli ty. You to ty, to pan, to pani, to wy w języku angielskim. Kiedy więc powiem you are nice, to najczęściej mówię, że jesteś miły lub miła. Kiedy mówię your, to odnoszę się do czegoś, co do ciebie należy. Powiem your English, twój angielski, your car, twój samochód. Kiedy mówię yours, to również mówię o przynależności, ale bez nazywania rzeczy. It is yours, to jest twoje. Kiedy mówię o yourself, to mam na myśli, że ty siebie samego, siebie samą w jakiś sposób traktujesz. Na przykład you like yourself, ty siebie samego lubisz. A kiedy ja ciebie lubię, to powiem I like you, ja lubię ciebie. Pozdrawiam, Kate.